Czy masz świadomość? Nieograniczona, nadmierna emisja sztucznego światła w przestrzeni publicznej godzi w konstytucyjne prawa obywateli do ochrony zdrowia oraz do czystego środowiska. Zakłóca to naturalny biorytm człowieka i powoduje m.in. bezsenność. Obniża komfort życia mieszkańców nie tylko miast, ale i wsi, co przekłada się na pogorszenie zdrowia. Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek. Pomimo wymiernych korzyści związanych z obecności światła pochodzącego z zewnętrznych instalacji oświetleniowych, trzeba mieć na uwadze, że jego nadmierna i uciążliwa emisja powoduje szereg negatywnych konsekwencji dla człowieka, środowiska i przyrody oraz krajobrazu naturalnego i kulturowego. Memorandum w sprawie ustanowienia prawnych podstaw zrównoważonej polityki oświetlenia zewnętrznego. Nasza skóra widzi światło i reguluje rytmy dobowe. Paweł Wypychowski. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość? W ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Paweł Wypychowski, z wykształcenia formalnego magister inżynier elektroniki i telekomunikacji, z zamiłowania naukowiec w sensie feynmanowskim. Nauka to uporządkowany sceptycyzm co do wiarygodności opinii ekspertów. Dzień dobry, Pawle. Witam serdecznie. Pawle, ja nie ukrywam, że i przed Tobą, i przed Państwem, naszymi słuchaczami, że impuls do tej rozmowy dała mi informacja, którą przeczytałem przez przypadek, o tym, że Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek zajął się tematem światła. No i jak tylko to przeczytałem, to pierwszą osobą pierwszego wyboru był Paweł Wypychowski, że to jest temat na rozmowę. I właśnie, jakie jest znaczenie światła dla naszego zdrowia, Pawle? No tak, żeby to jakoś w skrócie przedstawić, to każdy może też się zwrócić do tego warsztatu, który nagraliśmy, tak, dla Instytutu w Lublinie w 2020 roku. Tam dość dużo o tym świetle mówię. Ten warsztat się nazywa Elektrosmog w pytaniach i odpowiedziach i ktoś może by się zmylić, że elektrosmog to nie o świetle, natomiast światło to promieniowanie elektromagnetyczne, tak, żebyśmy zdawali sobie z tego sprawę. I jeżeli ja mówię o elektrosmogu, to mówię również o świetle. W związku z czym, no tak krótko, jeśli temat światła, bo mamy tutaj do czynienia z tym, czym ja się zajmuję od 15 lat, już jakby samodzielnie studiując to zagadnienie, czyli interakcji żywych organizmów i życia z polami elektromagnetycznymi czy promieniowaniem elektromagnetycznym, zarówno naturalnym, bo mamy w końcu to światło również naturalne, jak i sztucznym, czyli tym wprowadzanym przez człowieka. I teraz musimy sobie zdawać sprawę przede wszystkim z tego, że życie na tej planecie wyewoluowało w świetle naturalnym, świetle pochodzącym od Słońca, tak? I odbitym od Księżyca i tak dalej, w którym ma określoną zmienność dobową. I do tego te nasze organizmy, które dzisiaj są tak złożone i skomplikowane po 4 miliardach lat ewolucji życia na tej planecie, tak przynajmniej się to orientacyjnie ocenia, one mają bardzo wiele mechanizmów, które są nierozerwalnie związane, znaczy ich właściwe działanie jest nierozerwalnie związane nie tylko z intensywnością tego światła, ale z jego innymi parametrami i z jego zmiennością. I musimy sobie zdawać sprawę, że kiedy wprowadzamy do tego środowiska naturalnego sztuczne oświetlenie i generujemy to oświetlenie około, to tak bardzo jak one przestaje być zgodne z naturalnym światłem, a tu różnic jest co najmniej kilka w odniesieniu do tych współczesnych źródeł światła, które wybraliśmy dla naszego wspaniałego rozwoju w tej chwili, to deorganizujemy cały informacyjnie przede wszystkim, bo nie chodzi tutaj tylko o to, że światło nagle będzie miało taką intensywność, że nas zniszczy, czy uszkodzi skórę, czy uszkodzi komórki,
ale dezorganizujemy informacyjny przekaz tego światła dla naszego organizmu. I efekt jest systemowy, tak naprawdę nie polega tylko na tym czy na tamtym, i mamy oczywiście doniesienia w tej chwili naukowe i tego jest sporo, do czego się jeszcze odniosę w naszej dzisiejszej rozmowie, dotyczące jakby rozregulowania rytmów dobowych. To taki sztandarowy aspekt związany ze światłem nie o tej porze, co trzeba, mówiąc krótko, czyli w nocy. Tak, czyli to się określa mianem, międzynarodowym mianem ALAN, czyli Artificial Light at Night, czyli sztuczne światło w nocy. Od 2007 roku jest to czynnik 2, grupy 2A, czyli prawdopodobny karcynogen u ludzi, tak, przez Światową Organizację Zdrowia, czyli Komisję IARC do badań nad rakiem. Nie wiem, czy większość ludzi sobie z tego zdaje sprawę, ale ryzyko raka, w szczególności piersi, ale również prostaty, i jest potwierdzone, że jest zwiększone znacznie, jeżeli na przykład pracujemy w nocy, tak, przy sztucznym oświetleniu. I mamy na to szereg dowodów, stąd nawet bardzo zachowawcza i konserwatywna IARC klasyfikuje to jako grupę 2A, czyli zaraz niżej grupy 1, tak, mamy grupę 1, to są definitywne karcynogeny, grupa 2A to są karcynogeny prawdopodobne, i tutaj mamy światło. Ale tak naprawdę ta dysregulacja związana ze światłem sztucznym w naszym otoczeniu wpływa na całą kaskadę hormonów i całą regulację organizmu. Dlatego mamy badania w tej chwili mówiące o związku z wszystkimi chorobami metabolicznymi, cukrzycą, otyłością, z niedoborami hormonalnymi, takimi jak chociażby Hashimoto, tak, w tej chwili będące epidemią wśród szczególnie młodych kobiet, jak ze schorzeniami psychiatrycznymi, z zaburzeniami snu oczywiście. A nawet w 2020 roku się pokazało badanie, które mówi, że sztuczne światło w nocy jako potencjalny komponent epidemii COVID-19. Tak? To jest z PubMedu, także oficjalne badanie, nie jakieś doniesienia nie wiadomo skąd. Mamy efekty również dla całego świata flory i fauny i dla całego środowiska. Mamy efekty również dotyczące reprodukcji i całej gospodarki hormonalnej. Także tak naprawdę efekty są systemowe i tych badań jest w tej chwili. Ja dzisiaj sprawdziłem PubMed pod kątem badań mówiących o efektach dotyczących właśnie światła w nocy, tak? Czyli krótko mówiąc, nie o tej porze, co trzeba. I tutaj mamy, żebym nie był gołosłowny, to odczytam, mamy 9331 rezultatów. Tak, tych badań, począwszy od roku 1929, czyli tak zaraz po erze pierwszej elektryfikacji na świecie, bardzo duży wzrost tych badań od roku mniej więcej około 2000, od późnych lat 90. i ilość tych badań rośnie do tego stopnia, że jeszcze wczoraj sprawdzając miałem tych badań chyba 11 sztuk mniej, dzisiaj już jest o 11 sztuk więcej oficjalnie, więc jakby to, że jakby nauka wie o tych efektach i podkreśla je wszystkie, tu jeszcze oprócz tych, które wymieniłem, można znaleźć badania dotyczące wpływu na ekosystem mórz i oceanów, na insekty, na konsekwencje w ogóle dla flory, fauny i całych ekosystemów, efekty dotyczące dzikich zwierząt. Także tak naprawdę jest to po prostu efekt środowiskowy dotyczący całego życia na planecie. No i mówiąc krótko, efekt bardzo poważnie negatywny, tak? Czyli rozstrajający naszą biologię w stopniu coraz większym. I przez
przyczyniający się, jeżeli już nie powodujący, bo takiego mocnego stwierdzenia, żeby je postawić, to oczywiście jest to trudne przy dzisiejszej nauce i wielowymiarowym aspekcie różnego rodzaju stresów środowiskowych, to jest to na pewno czynnik jakby przyspieszający i nasilający powstawanie wielu różnych schorzeń i chorób, w tym w szczególności tych chronicznych, które w tej chwili nas dziesiątkują, tak? Takich jak problemy metaboliczne, cukrzyca, otyłość i problemy związane z psychiatrią, psychologią i problemy hormonalne, również przekładające się na problemy rozrodcze i tak dalej. A co takiego w 2017 opublikowało czasopismo naukowe Nature, że warto o tym rozmawiać? Może zanim jeszcze odpowiem na Nature, to wymienię cztery powody, dla których to współczesne oświetlenie, czyli w zasadzie dzisiaj jedyny właściwy, w cudzysłowie oczywiście, sposób oświetlenia, czyli źródła LED, tak, czyli źródła diody elektroluminescencyjne, mówiąc bardziej precyzyjnie, które w tej chwili zawojowały całą przestrzeń naszego oświetlenia ze względu na tą tak zwaną oszczędność energetyczną. No ta oszczędność energetyczna ma swoją drugą stronę. Jakie są te cztery takie główne powody, o których ja już od dosyć dawna mówię i komunikuję, które różnicują światło LED od światła naturalnego, do którego nasze organizmy są jakby ewolucyjnie przystosowane i nie tylko przystosowane, ale bazują na nim i na jego zmienności po to, żeby się regulować, po to, żeby właściwie funkcjonować, czy po to, żeby podtrzymać życie możliwie w najlepszy sposób i zdrowie. Pierwszym jest jakby to, co jest podnoszone na wierzchu i to, co jest podnoszone w tej chwili przez Rzecznika Praw Obywatelskich i jakby jest na topie tego, o czym się mówi, bo jest takie najłatwiejsze do zrozumienia, no to jest intensywność tego światła, czy w ogóle jego obecność, tego światła sztucznego, jakby o niewłaściwej porze, czyli w nocy, tak? Wtedy, kiedy powinno być ciemno i kiedy ta ciemność jest korzystna dla naszego organizmu i jest potrzebna do tego, żeby właściwe procesy w nim zachodziły, potrzebujemy wyłączyć jakby bodźce wzrokowe, mówiąc krótko, po to, żeby zbudować chociażby odpowiednie poziomy melatoniny dla głębokiego snu, detoksyfikacji, regeneracji i wszystkich mechanizmów, które pozwalają nam zregenerować jakby organizm po fazie eksploatacji, którą jest dzień. Tak? Generalnie całe życie jest podzielone na takie fazy, znaczy jest przeplataniem się faz eksploatacji i regeneracji. Jeżeli te dwie fazy są w miarę zsynchronizowane i dobrze ze sobą współgrają, to mamy zdrowie. Jeżeli zaczynamy eksploatować się zbyt mocno, a faza regeneracji jest zakłócona bądź skrócona, bądź w jakiś sposób jej intensywność jest zmniejszona, no to przechylamy się na stronę eksploatacji, jakby mówiąc krótko, szybciej się starzejemy, szybciej chorujemy i szybciej umieramy. Z tym umieraniem to może nie tak pewne dzisiaj, bo dzisiaj sposoby na podtrzymanie życia bez życia są już wspaniałe, tak? Więc możemy potem żyć 20 lat z Alzheimerem i nie mieć świadomości, że żyjemy i nie funkcjonować w tym społeczeństwie, ale nadal na nas będą ośrodki opieki nad chorymi na Alzheimera zarabiać, a nasze dzieci i bliscy będą za to płacić swoją pracą bardzo dużo. Więc nie o tym mówię, mówię bardziej o długości zdrowia niż o długości życia, bo tą długość życia możemy w tej chwili sztucznie wydłużać, natomiast długość zdrowia jakoś tam się skraca i to we wszystkich badaniach. Więc te cztery czynniki. Pierwszym jest ta intensywność światła o niewłaściwej porze, czyli wtedy, kiedy ma być ciemno, mamy dużo sztucznego oświetlenia, zarówno z zewnątrz, jak i tego, które sami generujemy dla naszej pracy, dla przebywania w domu, dla tego, co robimy, dla pracy przed komputerem, dla oglądania telewizora, przecież to takie ważne, i oglądania mediów społecznościowych, smartfona, tabletu i wszystkich ekranów, wszystkich tych urządzeń. Wszystkie one są podświetlane źródłami LED, tak, żebyśmy mieli świadomość, to nie chodzi tylko o żarówki, które mamy, ale oczywiście też. I jeśli jesteśmy w Polsce na 48 równoleżniku, dosyć wysoko na północ, no to oczywiście w szczególności od jesieni do wiosny możemy sobie wyobrazić, jak bardzo
ten mechanizm zakłócamy, to znaczy jak dużo światła używamy wtedy, kiedy go nie ma w naturze. Drugim aspektem, który już jest podnoszony zdecydowanie mniej, a jest nie mniej ważny, są różnice tak zwane spektralne, czyli różnice, krótko mówiąc, w rozkładzie barwnym światła, czyli w jakim zakresie, jakich barw światło ma jaką intensywność. I teraz, tak jak wspominałem, ewolucyjnie jesteśmy przystosowani do światła słonecznego, które nie tylko zmienia swoją intensywność w przeciągu dnia, ale zmienia też swoje zawartość barw. Tak? I teraz w ciągu dnia w okolicach południa mamy bardzo dużo barwy niebieskiej i ta barwa, ona się zaczyna od rana być taka mocno reprezentowana, czyli dużo, sporą ilość barwy niebieskiej, która jest czytana przez nasz organizm właśnie przez tą melanopsynę głównie, czyli takie białko fotoczułe, o którym jest to badanie, za chwilkę do tego wrócę, tylko wymienię te czynniki do końca, które jest czytana jako sygnał tego, że rozpoczyna się dzień, co oznacza, że należy w dużym uproszczeniu, ale po to, żeby to wytłumaczyć, należy podnieść poziomy kortyzolu, czyli hormonu stresu, który jest potrzebny do mobilizacji organizmu do działania i zamknąć produkcję melatoniny, która jest nam potrzebna do tego głębokiego snu i regeneracji i odpoczynku. Więc sygnał światła niebieskiego jest sygnałem pobudzającym do działania i wybudzającym nam ze snu i jakby całkowicie sen blokującym. Znaczy całkowicie blokującym. No, takie jest jej zadanie, tak? Regulować sen. Mieć przy tym tutaj pytanie jedno? Jak najbardziej. Bo ostatnio zacząłem stosować, dzięki też twoim jakby sugestiom, rekomendacjom zasłaniania w sypialni światła przez żaluzje, czy tam no, przez jakieś przesłony, które nie dopuszczają światła w nocy. No i zacząłem się w pewnym momencie zastanawiać, no bo jeżeli... To też chyba do końca nie jest naturalne, bo na zewnątrz w pewnym momencie już nad ranem światło jest, słońce wstaje, a u mnie w sypialni jest nadal ciemno. Tak, to prawda. To jest wybór tak zwanego mniejszego zła w dzisiejszym świecie. Okay. Problem polega na tym, że oczywiście najlepiej byłoby spać pod gołym niebem i przy tylko świetle jakby się tylko to światło już nie ma nic wspólnego z ciemnością nocną, z jaką mieliśmy do czynienia, z naturalną, bo właśnie ze względu na to zanieczyszczenie światłem. Jeżeli moi sąsiedzi w domu, który jest, nie wiem, 10 metrów ode mnie albo mniej, tak, palą bardzo silne żarówki LED, no to ja nie mam innego wyjścia, żeby spać, żeby zasłonić to mocno. I teraz jest pytanie, no nie budzę się już wtedy naturalnym światłem. Tak? A tak by było optymalnie, tylko tyle, że no co z tej optymalności możemy mieć w dzisiejszej sytuacji. W związku z tym to prawda, no tak. To nie jest optymalne, ale już optymalnych rozwiązań w tym środowisku zmienionym przez człowieka w taki sposób, już optymalnych rozwiązań brak. To te, które są w tej chwili, mogą być tylko bardziej optymalne w tym, co mamy. Tak? Podobnie zresztą jak z promieniowaniem elektromagnetycznym od stacji bazowych telefonii komórkowej czy jakimkolwiek innym źródłami pól elektromagnetycznych sztucznych wprowadzonych przez człowieka. Nie mamy już środowiska naturalnego, w którym ewoluowaliśmy i którym będzie dla nas zdrowe. Zmieniliśmy je tak dramatycznie, że dzisiaj to, co możemy zrobić w naszej przestrzeni osobistej, jest pewnego rodzaju polepszeniem tych warunków, ale nie jesteśmy w stanie ich przywrócić do naturalnych już. Jasne. Ja z kolei mam, mieszkając w bloku, mam po prostu blok obok, w którym po prostu palą się światła i faktycznie to przez lata doskwierało, teraz doskwiera mniej, raczej w ogóle nie doskwiera, no bo faktycznie zasłaniam szczelnie okno sypialni. No, moi sąsiedzi rozbudowują ciągle werandę i ogród zimowy i z każdym miesiącem dokładają nowe źródła LED-owe do tego wszystkiego i świecą to, pomimo że tam nie siedzą. Tak? Także, no bo jest tanio, tak? To więcej świećmy.
bo LEDy są tańsze, to świecimy 10 razy tyle, co świeciliśmy kiedyś. No i na tym polega ta oszczędność w gospodarce rynkowej. To znaczy, że wysyłamy produkt, który jest oszczędny i natychmiast odpowiedź rynku jest taka, że po prostu kupujemy go na potęgę i świecimy dużo więcej. W związku z tym wypadkowa jest taka, że i tak zużywamy więcej energii, coraz więcej i coraz więcej świecimy. Niczego nie oszczędziliśmy, ale branża zarobiła, także wszystko jest w porządku. Kluczowe czynniki sukcesu gospodarki rynkowej są spełnione. Także nie ma problemu, mamy sukces. Także to są, drugi punkt to są te różnice spektralne, które są na dużą niekorzyść tych źródeł światła, bo źródła LED osiągają tą swoją wspaniałą wydajność energetyczną poprzez wycięcie zupełnie z widma światła elementu podczerwonego, niewidzianego przez nasze oko, ale bardzo istotnego dla zdrowia, czy bliskiej podczerwieni przede wszystkim, no i emisji ciepła oczywiście, tak, czyli dalekiej podczerwieni. I teraz kłopot w tym, że ta podczerwień, szczególnie podczerwień bliska, w świetle dziennym jest zawsze obecna. Zmieniają się proporcje względem światła niebieskiego i czerwonego, to widzimy, tak, możemy to zauważyć latem, w południe mamy zwykle, zależnie od zachmurzenia pogody, u nas mamy zwykle bardzo jasne słońce z dużą ilością barwy niebieskiej. Niemniej ta barwa czerwona i podczerwień, której nie widzimy, jest ciągle obecna. I teraz jakie to ma znaczenie? Znaczenie jest ogromne, dlatego że okazuje się, że tak jak barwa niebieska w tym świetle jest barwą, która stymuluje organizm, tak barwy czerwona i podczerwień bliska są regeneracyjne dla organizmu. Dlatego ten rytm dobowy jest w naturalny sposób zachowany, to znaczy następuje eksploatacja czy skóry, czy oczu barwami silnymi niebieskimi, a również ultrafioletem latem, czyli tym, co nas opala, tak, i stymulacja melaniny, i to, że ultrafiolet oczywiście powoduje zwiększoną ilość produkcji wolnych rodników i że jest, może być groźny i powoduje zniszczenia skóry. To wszystko jest prawda, tylko ta prawda powinna być w kontekście przedstawiana takim, że potem, jeśli zostalibyśmy na zewnątrz do końca dnia i mieli odkrytą skórę, to działanie barwy czerwonej i podczerwieni, w których kierunku się przesuwa po południu światło słoneczne, jest regenerujące te zniszczenia, które w ciągu dnia nastąpiły. A więc ten rytm jest jakby idealnie dopasowany do tego, ewolucja miała 4 miliardy lat, żeby to nam pięknie dostosować, tylko no my zaczęliśmy z tym kombinować, że no zużywamy dużo energii na to oświetlenie, to teraz wytnijmy tą podczerwień, czyli innymi słowy w świetle LED mamy tylko stymulację i tylko działanie, jeśli chodzi o krótkofalowe, czyli niebieskie światło i fioletowe, tylko to działanie stymulujące, czy przy dużych natężeniach nawet niszczące, ale nie mamy działania regenerującego, no bo to było zużycie energii. Tak, no to jest to, co sobie wymyśliliśmy i z czego się tak strasznie cieszymy, bo mamy te oszczędności. W związku z tym świecimy więcej tym światłem. Także mamy, druga rzecz to są te różnice spektralne. Trzecia rzecz, o której prawie nikt nie mówi, to jest to, że światła LED są zwykle zasilane w tej chwili, bo tak jest łatwiej z punktu widzenia technicznego. Ich jasność jest regulowana nie poprzez zmiany płynne z prądu stałego płynącego przez diodę elektroluminescencyjną, czyli w sposób ciągły, tylko przez włączanie i wyłączanie na odpowiednio długie chwile. To się nazywa w technice elektronicznej PWM, to jest Pulse Width Modulation, czyli modulacja szerokości impulsu. Żeby to wytłumaczyć, wyobraźmy sobie, że bardzo szybko jesteśmy w stanie włączać i wyłączać żarówkę taką zwykłą w pokoju i teraz regulujemy jasność w tym pokoju w taki sposób, że im dłuższe są momenty, w których przycisk jest przyciśnięty, a im krótsze te, których jest zgaszone, tym więcej światła średnio emituje ta nasza żarówka, a im bardziej wydłużamy przerwy, czyli wyłączenia, skracamy, tym mniej światła emituje. I to w diodach LED, znaczy w ekranach LED, podświetlanych LED i we wszystkich źródłach LED niemalże, bo są wyjątki, są takie, które są stałoprądowo regulowane, ale tych jest stosunkowo mało. Większość jest regulowana przy pomocy tej techniki. One
migoczą. Migoczą najczęściej od kilkuset do kilku tysięcy razy na sekundę. Nasze oko tego nie rejestruje bezpośrednio, to znaczy my tego migotania nie widzimy, natomiast jest mnóstwo badań, które pokazują, że nasz układ nerwowy na to reaguje i absolutnie reaguje na to stresem. Tak, czyli jest to dodatkowy stres związany z tym, że te światła migoczą i to migoczą dość mocno. I tutaj fotobiologowie, tacy jak Aleksander Wunsch, chociażby niemiecki fotobiolog światowej klasy, bardzo wyraźnie wskazuje na to, że jest to jeden z głównych problemów z tego typu oświetleniem, poza tymi, o których wymieniłem. Więc te światła migoczą i to dodaje dodatkowy stres dla naszego układu nerwowego, który też go będzie rozregulowywał w dużo większym stopniu niż światła naturalne. Światła naturalne są zwykle światłami termicznymi, czyli emisja światła następuje poprzez pobudzenie termiczne, czyli poprzez podgrzanie, tak jak w starej żarówce, tak? Podgrzanie drucika wolframowego. I takie źródło ma też dużą bezwładność, w związku z tym ono, pomimo tego, że jest zasilane prądem zmiennym w dzisiejszej rzeczywistości o częstotliwości 50 Hz, to ono migocze bardzo mało z tą częstotliwością, dlatego że nie zdąży ten drucik wolframowy się po prostu oziębić i podgrzać tak szybko, jak przełączamy to światło, więc te światła, które są tak zwane termiczne, czyli żarówki zwykłe, żarówki halogenowe, one tego efektu nie mają, natomiast źródła LED absolutnie w większości mają, ekrany LED w większości będą migotały i większość z nich migocze, tak, to można sprawdzić, nie jest to takie trudne do sprawdzenia, wystarczy jakiś element fotoczuły i rejestrator w postaci oscyloskopu, żeby zobaczyć, zresztą są w internecie takie miejsca, gdzie można zobaczyć, jak na przykład ekrany laptopów migoczą, telewizorów i tak dalej. Więc te wszystkie źródła, zresztą również źródła LED w sklepach, tak, w naszych domach i tak dalej, to jest światło migoczące i jest to jakby trzeci czynnik, którym jest ono kompletnie nienaturalne dla naszego organizmu. I czwarty czynnik, o którym jeszcze mniej osób wie i mówi, to jest polaryzacja światła. Światło naturalne od słońca jest generalnie niespolaryzowane. Mamy jakieś drobne efekty polaryzacyjne na odbiciu od wody, może się pojawić częściowa polaryzacja światła, ale generalnie, ponieważ ono jest termiczne, to ułożenie, co jest odpowiedzialne za polaryzację, ułożenie wektora pola elektrycznego i magnetycznego jest przypadkowe, tak, ze względu na wzbudzenie termiczne cząsteczek i tak naprawdę wszystkie kierunki polaryzacji są mniej więcej równomiernie reprezentowane. Natomiast światło spolaryzowane ma to do siebie, że niektóre z kierunków polaryzacji są nadreprezentowane nad innymi i mamy wtedy częściową bądź całościową polaryzację światła. Szczególnie ekrany naszych urządzeń dzisiaj podświetlanych techniką LED, wszystkie polaryzują światło, niemal wszystkie, są bardzo, bardzo niewielkie wyjątki, polaryzują światło bądź pionowo, bądź poziomo, bądź pod kątem 45 stopni, ten kąt 45 stopni jest najmniej naturalny, ale wszystkie kierunki polaryzacji, jeżeli to światło jest spolaryzowane. Światło spolaryzowane z badań naukowych pokazuje, że reaguje z organizmami żywymi w zupełnie inny sposób niż światło niespolaryzowane i efekty jego są nawet na poziomach takich, gdzie to światło ma bardzo niskie poziomy intensywności, niemniej przez to, że jest spolaryzowane, to będzie wywoływać efekty dużo, dużo większe niż światło niespolaryzowane o gigantycznie większych natężeniach. Zresztą tu jest znowu analogia do pól elektromagnetycznych od stacji bazowych i tak dalej. One również są spolaryzowane i to, jak pokazują badania, również opublikowane w Nature, jest kluczowym czynnikiem, dla których oddziaływania pól elektromagnetycznych trzeba rozpatrywać na poziomach miliony razy niższych od obecnie obowiązujących standardów, bo nie możemy patrzeć tylko na intensywność, ale musimy zwrócić uwagę na to, że są spolaryzowane i oddziaływują inaczej z naszymi komórkami i z naszym organizmem. Także to są te cztery efekty, dla których źródła LED są zupełnie nienaturalne, mówiąc krótko, czyli ewolucyjnie jesteśmy kompletnie na to nie przygotowani i wszystkie te rzeczy nakładają się na to, że to wywołuje
ogromny stres dla naszego organizmu, a wiadomo, że ten stres, nawet jeśli zostanie przez organizm skompensowany naszymi mechanizmami do homeostazy, to jest dla organizmu wysiłek, którego nie musiałby podejmować, gdyby tego stresu środowiskowego nie było. Tak, i ten wysiłek oczywiście jest też czymś, co powoduje, że no chociażby po prostu szybciej się będziemy starzeć, szybciej będziemy chorować, i to się pokazuje już tak jak mówię, w tysiącach badań nad tym zagadnieniem. Teraz wracając szybciutko do tego naszego badania z 2017 roku z Nature, ono jest o tyle ciekawe, że do tej pory koncentrowano się na tym mechanizmie regulacji zdrowia, czy regulacji w ogóle naszej homeostazy związanym z różnicami barwnymi w świetle i właśnie obecnością światła niebieskiego i przeniesieniem tego na produkcję melatoniny. Dalej koncentrowano się do tej pory na części białek, czyli na melanopsynie, która obecna jest wokół. Tak? Tam mamy jakby dwa takie fotosystemy, one są połączone, ale w pewien sposób działają niezależnie. Jeden jest związany z widzeniem, a drugi jest związany właśnie z reakcją na zmiany barwne światła. I tam mamy właśnie tą melanopsynę, która w połączeniu z intensywnością światła jakby czyta kod barwny światła, mówiąc krótko, i reguluje nasz organizm zgodnie z nim. Teraz to, co się okazało w 2017 roku, to się okazało, że nie tylko oko, ale skóra nasza, a tak naprawdę tłuszcz podskórny, zawiera melanopsynę, która reguluje takie mechanizmy hormonalne jak leptynę, co za tym idzie insulinę i wiele innych mechanizmów hormonalnych, podobnie jak oko, czyli nie tylko oko, ale i nasza skóra potrzebuje ekspozycji na światło dzienne z jego zmiennością i na światło naturalne i będzie regulowała nasze mechanizmy, między innymi gromadzenia tłuszczu podskórnego, te mechanizmy leptynowe, insulinowe i wszystkie metaboliczne, stąd mamy, będą również aktywowane przez światło naturalne i sztuczne przez skórę. Tak, także jest to o tyle interesujące, że nawet jeśli będziemy jakoś chronić oczy i polegać na tym, co robimy przez oczy, to nie uchronimy się przed tym, że po pierwsze potrzebujemy ekspozycji skóry na naturalne światło, czyli na jakby zabieranie sobie tego i nie bycie na zewnątrz z odkrytą skórą nie będzie na nas dobrze działało, natura potrzebuje tego, jak i świecenie światłem sztucznym na tą skórę również będzie powodowało systemową jakby dysregulację organizmu. A czy polska medycyna i lekarze widzą kwestie światła, o których opowiadasz? Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów, 100% kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. Ciekawie postawione pytanie i teraz, żeby na nie jakoś odpowiedzieć. Ja bym najpierw zrobił takie rozróżnienie, czy medycyna, czy przemysł medyczny. Bo jakby interesy są zupełnie inne, aczkolwiek jest to jeden połączony podmiot, kiedy mówimy medycyna. I z jednej strony, jeśli mówimy o medycynie w ogóle, no to przytaczałem, że Narodowa Biblioteka Medycyny Stanów Zjednoczonych, tak, czyli PubMed, ma 9331 publikacji na temat efektów światła w nocy. Wszystkie te efekty są badane już od kilkudziesięciu lat, czyli wiemy. Tak? Znaczy inaczej, medycyna światowa, medycyna jako nauka, tak, bada to i mamy te efekty. Teraz, czy przemysł medyczny chce wiedzieć o tych efektach i czy to jest w jego interesie, żeby się nimi zająć, no to odpowiedź na to pytanie jest zupełnie inna.
No bo wyobraźmy sobie, znaczy, żeby odpowiedzieć na to pytanie, no to może z takiej praktyki, czy znajduje się ktoś, ja nie wiem, ja do lekarza chodzę niezmiernie rzadko, jeśli w ogóle, w ostatnich kilkunastu latach generalnie nie byłem, ze sobą przynajmniej. Jeżeli ludzie chcą odpowiedzi na to pytanie, no to pytanie jest można postawić w ten sposób, czy ktoś, kto przyszedł z bezsennością albo z problemami metabolicznymi, otyłością, przyszedł do lekarza w Polsce, czy dostał zalecenia dotyczące światła i regulacji rytmów dobowych. Czy dziewczyny, czy kobiety młode, które przychodzą z Hashimoto, dostały zalecenia dotyczące jakby higieny związanej ze światłem i oświetleniem, czy raczej dostają hormony z zewnątrz, żeby ten symptom jakby zamaskować, tak, który mają. Ja się przepraszam, usprawiedliwie śmieję się, bo trudno mi sobie to wyobrazić. No właśnie, tak. No, ale teraz spójrzmy z punktu widzenia biznesu, tak, czy branży medycznej. No jeżeli przychodzi kobieta i stwierdza się u niej Hashimoto, niedoczynność tarczycy, to jaki interes branży medycznej jest w tym, żeby dać jej zalecenia dotyczące higieny światła i opowiedzieć o tym, jak działa światło LED i co ona musi zrobić w sypialni, jak musi pracować z komputerem nie po zmroku, tak, albo zmniejszać tą ilość i w jaki sposób może, nie wiem, czy okularami blokującymi niebieskie światło trochę sobie pomóc, ale tak naprawdę musi wprowadzić po prostu zmiany w swoim życiu, które są trudne w dzisiejszej naszej cywilizacji rynkowej, bo jesteśmy przyklejeni do tych urządzeń, które świecą światłem LED, i zmienić oświetlenie w domu na zwykłe żarówki, co przecież każdy jej powie, że jej odwaliło i że jest nieekologiczna, tak? Ale poza tym, jaki jest interes branży medycznej, żeby to zrobić, versus dać jej hormony, które będzie na receptę, którą będziemy wypisywać przez lata po to, żeby ten stan podtrzymywać, a jednocześnie czynnik, który to dereguluje, będziemy nadal zostawiali go w spokoju, tak? No bo przecież przynosi nam interes i przyniesie na lata. Więc z tego punktu widzenia nie sądzę, żebyśmy się mogli tego spodziewać. Po prostu nie ma w tym specjalnie interesu, jeśli popatrzymy na takie czynniki środowiskowe podobne do tego. No to odpowiedź jest taka, że przemysł czy branża medyczna i nie tyle lekarze, co pracownicy najemni branży medycznej, tak? Możemy powiedzieć, że lekarze, ale pracownicy najemni branży medycznej nie są tym w żaden sposób zainteresowani. Nie sądzę, żeby to w ogóle śledzili czy czytali badania, bo no bo przecież ostatnio się okazało, że wypisują 1000 recept dziennie, także te rekordziści, także myślę, że są zajęci po prostu, zajęci mocno, więc raczej nie. No a poza tym, no, na co tu wypisać receptę, tak? No, jak to zmonetyzować, jak to się mówi, nie da rady, więc z punktu widzenia branży nie. No i jest też taka istotna druga część tej odpowiedzi, bo pytałeś o polską medycynę. No wśród tych badań, które są, pojawiają się co prawda polskie nazwiska, jak chociażby w tym badaniu, o którym przed chwilą mówiliśmy sobie, czyli tym ukazującym się w Nature badaniu dotyczącym melanopsyny w skórze, tak, w tkance tłuszczowej podskórnej. Mamy panią Zofię Czarnecką, ale jak szybko sprawdziłem, pani Zofia Czarnecka jest w Kanadzie i tam jest na uniwersytecie i tak dalej. Więc ja pytam, czy jest jakieś badanie z ostatnich 20 czy 30 lat w Polsce nad wpływem światła? No i ja nie znalazłem. Tak? Nie wiem, kto się tym zajmuje teraz. Jeśli w tym kontekście sobie patrzymy chociażby na, jeśli byśmy próbowali odpowiedzieć i patrzymy sobie na to wystąpienie rzecznika jakby praw obywatelskich u nas, to memorandum, które oświetle, które wyszło, ono nie wyszło z branży medycznej, czyli od lekarzy, tak, mówiąc inaczej, ono nie wyszło od lekarzy i tutaj na zaproszenie Instytutu Metropolitalnego w pracach merytorycznych nad dokumentem udział wzięli i czytam listę. I mamy
naukowców z Wydziału Nauki o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Inżynierii Środowiska, Chemii Bioorganicznej, Instytut Astronomiczny, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Instytut Elektroenergetyki, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Elektroenergetyki, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki. Czyli nawet technologicznie są osoby, które to rozumieją. Mamy jedną panią, doktor Krystynę Zurzewicz, specjalistę w zakresie chronofizjologii, która nie jest lekarzem. Bartłomiej Dzikowski, pracownia urbanistyczna w Łodzi, tak? Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, kolejne nazwisko. I kolejne nazwisko, Stowarzyszenie Polaris i tak dalej. Nie ma żadnego lekarza w tej grupie. Więc jeśli miałbym oceniać na tej podstawie, tak jak mówię, nie jestem w stanie wszystkiego zweryfikować, ale jeśli miałbym oceniać na tej podstawie stan wiedzy polskiej tak zwanej medycyny, tak, biorąc to rozróżnienie, o którym mówiłem, to nie, to nie widzi, ale bym powiedział, powiedziałbym, że podejrzewam mocno, że nie chce widzieć. A jak oceniasz działania Rzecznika Praw Obywatelskich Marcina Wiącka, o których już mówiliśmy, ja tego cytowałem? Patrząc na to, że ja się zajęłam światłem i wpływami biologicznymi światła jakieś 6-7 lat temu, no to mogę tylko jakby przyklasnąć rzecznikowi i być z nim całym sercem i duszą, że temat w ogóle podnosi i nagłaśnia. Tak? I nawet jeśli ten temat jest w tej chwili zarówno w tym memorandum potraktowany głównie z punktu widzenia tego pierwszego aspektu, o którym mówiłem, czyli po prostu zanieczyszczenia światłem zewnętrznym, nadmiernego wtedy, kiedy tego światła tam być nie powinno, czyli w nocy, tak? I świecenia tymi źródłami, to współczesnymi i wzrostu, to tak czy inaczej ten temat do świadomości publicznej się w ten sposób jakoś ma szansę przedostać i być może coś zmienić, chociaż oczywiście 15 lat starając się edukować społeczeństwo w zakresie wpływów sztucznych pól elektromagnetycznych emitowanych przez człowieka na organizmy żywe. Mam też swoje doświadczenia i dużą rezerwę wobec tego, jakie to będzie miało przełożenie na rzeczywistość. No i pierwsze symptomy tego są zgodne z moimi ocenami, no bo wystarczy przeczytać odpowiedzi ministerstw na podniesienie tego problemu przez pana Marcina Wiącka, tak, i mamy główny inspektor sanitarny stwierdza, że to nie jest w jego gestii, tak, i nie podejmują tych działań. Ministerstwo Zdrowia nie podejmowało i nie podejmuje prac związanych z zagadnieniami wpływu sztucznego światła na zdrowie ludzkie, wynika z odpowiedzi resortu. A dalej jest, z uwagi na fakt, że tematyka zanieczyszczenia światłem ma charakter wieloaspektowy, interdyscyplinarny, szczegółowe działania wymagają skoordynowania na poziomie poszczególnych działów administracji publicznej, przede wszystkim w zakresie budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego. I aktualnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie prowadzi działań w tej kwestii, odpisał resort. Także generalna odpowiedź jest taka, nie prowadzimy. Również tam jest gdzieś w międzyczasie już w tej chwili sięgnę do tego, że badań również nie będziemy prowadzić i nie są prowadzone w Polsce w związku z tym nad tą sprawą. Tematyka ta nie jest też przedmiotem obecnych badań prowadzonych w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH, Państwowym Instytucie Badawczym, bądź realizowanych ze środków innych niż budżet państwa. Także na razie nikt nie jest zainteresowany, żeby na takie badania wydać pieniądze. Ja tylko dodam, że w czasie, kiedy setki milionów złotych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju idą na inne badania. Tak, oczywiście. Oczywiście, no idą na te, które przynoszą branży odpowiedni zwrot. No, żyjemy w gospodarce rynkowej, tego chcieliśmy, mamy kapitalistyczną gospodarkę rynkową, no to musimy się zgodzić na to, że głównym jakby miernikiem sukcesu naszej cywilizacji jest to, na czym można zarobić więcej pieniędzy. Nie to, żebyśmy byli zdrowi. Za zdrowie przecież nikt nie płaci lekarzom, prawda? Płacimy za to, żeby nas leczyć, co oznacza
sprzedawać procedury medyczne i leki. Natomiast jeśli ktoś procedur medycznych nie przyjmuje, to znaczy utrzymuje siebie w zdrowiu, to w żaden sposób nie jest wynagradzany. Co więcej, przez podatki i składki na ZUS jest ograbiany z pieniędzy przez branżę medyczną, dlatego że po prostu zadbał o to, tak? Chociażby o to, żeby być możliwie zdrowy. Więc za zdrowie nie zarabia się na zdrowiu, tak? Zarabia się na maskowaniu symptomów chorób i nie robieniu niczego z ich przyczynami, tak, czyli ze środowiskiem. No. Podstawowa zasada medycyny środowiskowej, czyli uwzględniającej efekty środowiskowe dla organizmu, jest taka: nie wyzdrowiejesz w środowisku, w którym zachorowałeś. Okay? To myślę, że to każdy powinien sobie zdać z tego sprawę i wtedy, jeżeli mówimy o tym, że mamy środowisko świetlne mocno zaburzone, no to szansa na wyzdrowienie w tym środowisku jest krótko mówiąc żadna. Możemy oczywiście maskować symptomy i to robimy, tak? Różnego rodzaju stymulantami, różnego rodzaju lekami, czy suplementami, czy innymi rzeczami, które pozwalają nam jakoś zbudować nową równowagę w tym zaburzonym środowisku, ale nasz poziom zdrowia jakby maleje, tak? Ciągle jesteśmy słabsi, dlatego potem też mamy słabszą odpowiedź na jakiekolwiek stresy nowe, środowiskowe, czy chociażby epidemie, czy infekcje, czy różnego tego typu rzeczy, co chociażby to badanie, które cytowałem z 2020 roku, które analizuje wpływ sztucznego światła i zanieczyszczenia światłem jako jeden z czynników epidemii COVID, w jakiś tam sposób próbuje kwantyfikować, próbuje znaleźć odpowiedź na to, na ile mogło to się do tego przyczynić. Myślę, że warto się po prostu nad tym zastanawiać. Tu jeszcze w tym wystąpieniu też myślę, że trochę brakuje tak samo jak w tym memorandum, z mojej perspektywy trochę poza tym, że się koncentruję na tym pierwszym aspekcie, to brakuje troszkę też takich próby jakiejś estymacji kosztów zdrowotnych czy kosztów społecznych, jeżeli nic nie zrobimy, czyli jeżeli będziemy dalej się zachowywać tak, jak ministerstwa odpowiadają. W związku z tym mamy pewien apel o to, że jest źle i że coś by należało z tym zrobić, odpowiedź, że nie zamierzamy z tym nic robić i nic do tej pory nie robiliśmy i nadal będziemy tak konsekwentnie dalej działać, czyli nadal nie będziemy nic robić, to jest czyjś inny problem, a jeśli już, to jest to interdyscyplinarne, więc wymaga koordynacji, którą nie wiadomo kto ma zrobić, nie wiadomo kto ma dokonać, więc na razie problem możemy sobie zamieść pod dywan i tak dalej. To brakuje jakiejś próby estymacji tego, jakie to ma konkretnie przełożenie, jakie będzie miało konkretnie społeczne konsekwencje, jak również indywidualne konsekwencje, jeśli nic w tej sprawie nie zrobimy. Nawet tutaj w tym wystąpieniu jest, że dostępne badania naukowe wskazują, iż globalne zanieczyszczenie świetlne wzrastało średnio o 9,6% rocznie w latach 2011-2022. 9,6% to jakoś tak brzmi, no dobra, wzrosło 9,6%, ale to jest rocznie przez 11 lat, co oznacza trzykrotny wzrost, prawie 274%, bo to procent składany, ale to już większość ludzi nie policzy, tak? Więc te 9,6 też jest takie troszkę słabe. Trzeba było powiedzieć, że trzykrotnie nam się zwiększyło zanieczyszczenie światłem w latach 2011-2022 dzięki zastosowaniu energooszczędnych źródeł. No to zagadka dla ekologów. Dobrze, Pawle, idźmy dalej. Francuzi chyba są przed nami, jeśli chodzi o przyglądanie się kwestiom światła. Rzecznik Praw Obywatelskich nawiązuje do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Sanitarnego francuskiej, która kwestie bezpieczeństwa opraw LED-owych badała. Co z tych badań wynika dla przeciętnego obywatela? Ja myślę, że to jest tylko podsumowanie tego, co tak naprawdę nauka wie na ten temat i ktoś we Francji miał na tyle jakby przełożenia i mocy sprawczej na poziomie rządowym agencji ANSES, która opublikowała 400-stronnicowy raport, który podsumował te efekty, określając źródła światła LED jako fototoksyczne.
I mówiąc o tym, że no to są wszystkie te źródła, czyli nie tylko oświetlenie, ale też i ekrany telefonów, smartfonów, tabletów, laptopów, telewizorów i tak dalej, powodują nie tylko stąd dużą swoją intensywnością, szczególnie w barwie niebieskiej, mogą powodować zarówno uszkodzenia jakby organów wzroku, tak, czyli prowadzić do szybkiego, do przyspieszonego zwyrodnienia planki żółtej, innych chorób i tak dalej, ale też i powodują rozregulowanie rytmów dobowych i w kaskadzie hormonalnej bardzo wielu systemowych efektów jakby niekorzystnych zdrowotnych. Więc jest to bardzo duży raport, praca. Natomiast no, trzeba mieć też świadomość tego, że natychmiast w zasadzie po chyba 2 czy 3 miesiącach, jeśli dobrze prześledziłem, pojawiło się, jest taka publikacja, która się nazywa European Scientist, czyli europejski naukowiec, gdzie natychmiast nastąpiła kontra do tego raportu ze strony takiej organizacji europejskiej, która się nazywa, już tutaj momencik, muszę sobie znaleźć, żeby mnie nie był gołosłowny, to się nazywa SCHEER, tak pisane, ale to jest SCHEER, to jest Europejski Komitet Zdrowia i Środowiska związany z nowo powstałymi ryzykami w środowisku. Tak tłumaczę z angielskiego, to jest European Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks. Tenże SCHEER opublikował wcześniej raport, w którym stwierdza, że nie ma żadnych dowodów na to, żeby obecne źródła światła LED zakłócały w jakikolwiek sposób w normalnym użyciu były w jakikolwiek sposób niekorzystne dla populacji ogólnej i że modele na zwierzętach i tak dalej, tak jak podobnie jak przy promieniowaniu elektromagnetycznych, nie mogą dać podstaw do tego, co się dzieje u ludzi i że nie da się tego tak przenieść. No mamy jakby tą samą baśń opisaną i natychmiast reagują i natychmiast twierdzą, że po prostu Francuzi wyszli przed orkiestrę i w ogóle nie wzięli pod uwagę tego europejskich naukowców z tej komisji i że absolutnie nie jest to właściwe i nie mają podstaw do tego, żeby w ten sposób stwierdzić. Za tą organizacją SCHEER, która zresztą również swoje raporty publikowała w sprawie pól elektromagnetycznych od stacji bazowych, za nią z tyłu stoi nie kto inny jak znany nam z pól elektromagnetycznych organizacja pod nazwą ICNIRP, czyli Międzynarodowa Komisja. Tak, dlatego że to jest komisja dla niejonizującego promieniowania, czyli w tym również światła, więc ona również doradza i oferuje standardy dla Unii Europejskiej czy dla Komisji Europejskiej i te raporty SCHEER również powstawały dla pól elektromagnetycznych, no i były podobne, tak? To znaczy nie ma czym się przejmować, wszystko jest w porządku, 9 tysięcy badań naukowych opublikowanych na PubMedzie to po prostu są badania na zwierzętach, których nie da się przenieść na ludzi. To nieprawda. No, generalnie po prostu nie ma sprawy, nie ma się czego obawiać, więc Francuzi podnieśli raban, ale no, zignorowali nas kompletnie, a w ogóle nie mogą czegoś takiego robić, więc wszystko jest w porządku i możemy świecić dalej. To ICNIRP to jakoś już o nim chyba na forum Instytutu Spraw Obywatelskich trochę jest. Wiadomo, że to jest organizacja branżowa, a nie wiadomo w jaki sposób stała się doradcą i ustala standardy tak zwanej ochrony populacji ogólnej dla Unii Europejskiej, zresztą również jest jakąś tam podstawą dla Stanów Zjednoczonych i dla całego świata. No, tak mam nadzieję, nieźle się trzyma od chyba 40 lat i pomimo wielu ataków i wielu dowodów na,
na związki z branżą i wielu dowodów na to, że sama wybiera swoje władze, nie dopuszcza żadnych gremiów publicznych do jakiejkolwiek dyskusji, debaty, sama pisze swoje raporty i jej pracownicy piszą badania naukowe i tak dalej, i tak dalej. Mamy tej krytyki przez te kilkadziesiąt lat mnóstwo. Widać, że jest dobrze umocowana, bo żadna krytyka jej do tej pory nie ruszyła. No więc mamy taki raport. To co ważne jeszcze, bo to może taki aspekt, który tutaj ze strony rzecznika Marcina Wiącka się nie pojawia, a jakoś wprost, to ten 400-stronicowy raport francuski mówi również o samochodach. Mówi również o reflektorach samochodów, które są zdecydowanie zbyt jasne w tej chwili, te LED-owe, w wielu przypadkach, i mówi o koniecznej potrzebie regulacji w tym względzie i zmniejszenia jasności tego. No tylko że biorąc pod uwagę, że kilkaset tysięcy, jak nie więcej, w jednej marce, a na całym świecie schodzi z linii produkcyjnych w roku samochodów w tej chwili nieuregulowanych, no to życzmy sobie tego, że cokolwiek to wpłynie na realne oświetlenie na ulicach i realnie to, co się dzieje z nami wtedy, kiedy prowadzimy samochód po zmroku i w jaki sposób nasz organizm jest tym rozregulowywany. No także tyle na temat tego raportu. Ja jak najbardziej chylę czoła przed tym, że jest napisane. Jest to ogrom pracy i bardzo dużo istotnych spostrzeżeń i w końcu przyjrzenie się nauce, jaka jest. No i jakby kontrakcja ze strony ekspertów europejskich jest... Ta zmiana intonacji głosu oznaczała cudzysłów, jest taki sam jak zawsze, tak? Czyli wszystko jest w porządku, nie ma żadnego problemu. Nauka coś tam sobie mówi, 9 tysięcy badań na przestrzeni blisko 100 lat, po prostu można wyrzucić do śmieci i zignorować, my wiemy lepiej. A jak oceniasz to polskie memorandum w sprawie... No, jakby bardzo cenne, tak? Jest tam bardzo wiele zagadnień podniesionych, jest tam również pewien plan jakby regulacji i odniesienie się do pewnych norm czy unormowań, które już mamy, ale ich nie stosujemy, tak? Czyli znowu mamy taką sytuację trochę jak chociażby w zakresie pól elektromagnetycznych w środowisku pracy. Mamy dobre, dosyć opracowane przez Instytut Medycyny Pracy dość dobre jakby prawo dotyczące tego, co pracodawca powinien robić, żeby zapewniać warunki, w jaki sposób badać, w jaki sposób analizować te zagrożenia. Tylko nie ma do tego żadnej mocy wykonawczej, w związku z tym przepisy są w zasadzie martwe i praktycznie żaden pracodawca o nich nie wie, a jak się już dowiaduje, to już wiem chociażby ze swojej pracy, no to próbuję tylko to jakoś zamieść pod dywan, ten czy tamten kłopot, no bo to oczywiście... Jeśli się dowiaduje, że tylko nic za to nie czeka złego, no to po co tracić czas, wiadomo, przecież myślenie interesom szkodzi, tak, to wiadomo już od dawna, także. A to na koniec, jak dbać o zdrowie w kontekście światła? Ja myślę, że to, co możemy robić no, przy tych wszystkich jakby próbach działań na co do zewnętrznego świata, czyli tego, co nas otacza, na niwie światowej i ich nieskuteczności, no bo tak to należy określić, pomimo tego, że oczywiście dobrze, że są i dobrze, że powodują, że może jakaś ilość osób troszkę zacznie nad tym myśleć, to chociażby na poziomie indywidualnym możemy zrobić całkiem dużo i jednocześnie, nie ukrywam, jest to trudne, tak? Nie ma tutaj pigułki, którą można kupić i coś zastąpić. Trzeba przeorganizować przede wszystkim swoje życie w tym dzisiejszym oświetleniu i zmienić swoje środowisko tam, gdzie mamy na nie wpływ. Jeśli mamy na nie wpływ w pracy, bo mamy szefa, czy dyrektora, czy prezesa, który chce tego słuchać i który ma jakiś pomysł na to, że być może jak ludzie będą się lepiej czuli w pracy, jak będą bardziej zdrowi, to może będą lepiej pracowali, ale to takich prawie nie ma, to już właściwie na wymarciu, tak? No biznes rządzi się trochę innymi prawami, zawsze można pracownika chorego wymienić tak później i nie jest to wielki problem. Więc to jeśli mamy wpływ, no to możemy dość wiele zrobić. Co robić? No przede wszystkim, jeśli chodzi o ekrany,
no to staramy się minimalizować pracę z nimi po zmroku. Na tyle, na ile to jest możliwe oczywiście. Tak? Po zmroku to znaczy będą to różne godziny latem i zimą w polskiej sytuacji, ale jeśli chodzi o zimę, no to dobrze by było tak, mówię optymalnie, bo oczywiście jest to bardzo trudne do wykonania dla większości osób, optymalnie by było po godzinie powiedzmy 18 i 18.30 w ogóle nie używać ekranów, monitorów, tak, ani telewizorów i posiłkować się światłem tylko tak minimalnym, które jest potrzebne i to co ja robię, staram się na wieczór, jeśli mam jakąś pracę, po prostu ją drukować, tak, jestem nieekologiczny, marnuję papier, ale on jest na szczęście podlega recyklingowi, marnuje papier i drukuje na drukarce rzeczy i pracuje nad nimi w świetle odbitym i w świetle zwykłej żarówki, którą jeszcze cudem można dostać, pomimo tego, że Europa już na to nie pozwala, ale jeszcze można kupić na Allegro. Więc przy normalnej żarówce niezbyt mocnej, ale też miejmy tą świadomość, że zastąpienie żarówek LED-owych, czyli źródeł światła LED-owych źródłami światła termicznymi, oczywiście no, trochę zwiększy moje rachunki za prąd, ale to w praktyce nie jest to takie istotne, bo jeżeli tą higienę światła wprowadzamy, to po prostu zaczynamy tego światła używać dużo mniej. Jak go zaczynamy używać mniej, to wtedy ta różnica energetyczna pomiędzy światłem LED-owym a światłem żarówek jest dużo mniejsza. Tak? Ale jednocześnie mamy w tym momencie w otoczeniu bliską podczerwień, która regeneruje nam siatkówkę, pozwala lepiej pracować i pracujemy na kartce papieru w świetle odbitym. Tak? Także no, old school, tak? Ale biologicznie dużo bardziej kompatybilny z nami niż to światło. Jeśli chodzi o na wychodzenie na zewnątrz, no to absolutnie tego światła potrzebujemy, w związku z czym bycie na zewnątrz i spacer na przykład do pracy, albo przynajmniej fragment drogi do pracy rano, będzie dla naszej biologii dużo lepszy niż siedzenie w samochodzie. Tak, szyby samochodu blokują dużą część światła, a zarówno w widmie podczerwonym, jak i ultrafioletu, który również jest potrzebny dla naturalnej regulacji i też będzie to dla nas dużo lepsze, będzie dużo lepiej nam się zegar biologiczny regulował. No, a po zmroku tego światła staramy się unikać na tyle, na ile jest to możliwe. No, każdy z nas dzisiaj pracuje przyklejony do ekranu monitora, tego czy tamtego. Na monitorze to, co możemy zrobić, to absolutnie polecam aplikacje, które wyłączają migotanie ekranu komputerów. W tej chwili jedna taka jest na rynku, kosztuje 10 zł za miesiąc chyba, więc nie jest to jakiś olbrzymi wydatek i trzeba tylko pamiętać, że żeby ona działała, to się nazywa Iris, żeby ona działała, to musimy ustawić w monitorze maksymalną jasność, czyli jasność musi być ustawiona na maksimum, a jasność monitora regulujemy wtedy w tej aplikacji. Wtedy ona reguluje tą jasność taką, jak chcemy mieć, ale jakby hardware'owo w sprzęcie musimy mieć ją ustawioną na maksimum, inaczej ten efekt nie zostanie osiągnięty i nie będziemy mieli tego migotania wyłączonego, więc to jest warto robić. Warto wybierać monitory, które są jakby w miarę optymalne do naszej pracy. Pamiętajmy, że tym więcej światła, im większa przekątna monitora. Tak? Więc te osoby typu programiści, którzy pracują z wieloma monitorami, muszą szczególnie uważać i szczególnie limitować swoje godziny pracy, więc to, co mówię, to jest herezja dla nich, tak, w tym momencie. No ale popatrzmy na nich, wszyscy są w okularach, tak, tak jak 98% w tej chwili nastolatków w Korei Południowej przyklejonych do monitorów nosi okulary. Myśmy złapali to. Ja pamiętam swoje czasy w szkole podstawowej, to w okularach było może trójka dzieci w klasie, jak dobrze poszło, czasem jedno. A dzisiaj spójrzmy na to, popatrzmy ile mamy dzieci w okularach, ile mamy nastolatków w okularach, ilu mamy programistów w okularach, no i będziemy mieli część odpowiedzi tego, jakie są koszty siedzenia przed monitorami. I to jest tylko wierzchołek góry lodowej. To, co się dzieje tutaj. Wiele jeszcze innych czynników na to wpływa, ale to jest między innymi taki bardzo szybki obraz tego, jeżeli już nam się zdrowie tak szybko degenerują nam się oczy i się wzrok psuje, no to oczekujmy tego, co będzie dalej, tak? Bo te efekty, tak jak mówiłem, są systemowe.
Jeżeli siedzimy dużo przed komputerem, to tak samo będziemy mieli te efekty związane z deregulacją rytmów dobowych, z otyłością, z problemami metabolicznymi, z niedoczynnością tarczycy i zwiększonym ryzykiem raka. Raka piersi przede wszystkim. Rak piersi jest bardzo dobrze dowiedziony, bo my jakby bardzo silną korelację pomiędzy rakiem piersi i pracą przy sztucznym oświetleniu w nocy. Także nie wiem, czy o tym informowane są kobiety, które pracują nad zmianą. Nie wiem, czy kobiety mają świadomość tego, siedząc przed monitorami i swoich laptopów czy komputerów po zmroku, że sobie po prostu zwiększają ryzyko raka piersi i to jest już bardzo dobrze naukowo dowiedzone. Nie mam pojęcia, prawdę mówiąc. Staram się o tym mówić od wielu lat, ale przebicie mam słabe. A jakie pytanie powinienem ci zadać, a nie zadałem, warte jeszcze tutaj omówienia? Wiem, trudno mi jest na takie pytanie odpowiedzieć. No są jakby dziesiątki aspektów, od których moglibyśmy zacząć, ale i tak byśmy doszli mniej więcej do tego, o czym tutaj rozmawialiśmy. Myślę, że ten temat jakby wpływu światła na nasze, czy przede wszystkim sztucznego światła, które generujemy na nasze zdrowie i na nasz dobrostan, bo to nie tylko chodzi o zdrowie pojmowane w kategoriach takich medycznych, czyli brak zdiagnozowanej jednostki medycznej, tak? No bo tak się zdrowie definiuje z punktu widzenia medycznego. Czyli innymi słowy, jeżeli nie mam diagnozy żadnej ze zdefiniowanych chorób, one są zdefiniowane poprzez nazwę i podpisaną do niej symptomy, to znaczy, że jestem zdrowy. No daleko do tego, dlatego ja zwykle, kiedy o tym mówię i mówię o tych wszystkich czynnikach środowiskowych związanych z polami elektromagnetycznymi, naturalnymi i sztucznymi i tego, jak ten nasz organizm próbuje w tych sztucznych warunkach dzisiaj przetrwać, nie mając już coraz mniej dostępu do naturalnych pól i zakłócane te pola są poprzez sztuczne, to myślę, że taką jakby istotną sprawą jest to, że to nie jest tylko kwestia tego, że będę miał tą czy tamtą jednostkę chorobową, ale w ogóle jak będzie wyglądało jakość mojego życia, jakość mojego myślenia, moje wybory, decyzje i wszystko to, co robię, dlatego że tak naprawdę światło, szczególnie to LED-owe, ma działanie pobudzające, można by porównać do swego rodzaju narkotyku, wręcz narkotyczne działanie tego można nawet pokazać w badaniach naukowych. Innymi słowy, wystawieni na silne niebieskie światło od monitorów generujemy takie zmiany metaboliczne w mózgu, jakie są obserwowane przy braniu narkotyków. Dlatego się też nie możemy od tego odkleić, tylko że to jest uzależnienie i to nie jest to, o czym ja wolę mówić jako o podniesienie swoich poziomów witalności, a nie zdrowia, tak? Bo to zdrowie zostało przez medycynę zagospodarowane i w taki sposób właśnie, że to które ryzyko, jakie jednostki chorobowe. Problem jest systemowy i jeżeli nasz organizm przestanie się regulować we właściwy sposób, przestanie mieć kontakt z naturalnym oświetleniem i wprowadzimy bardzo dużo sztucznego oświetlenia, to zgubimy informację o tym, jak żyć jakby w dobrym stanie. Jak gubimy tą informację, to w organizmie zaczynają dziać się wszystkie rzeczy w zupełnie inny sposób i w sposób, który jest oczywiście niechciany przez nas. I one mogą dotyczyć, zależnie od danej osoby, bardzo wielu różnych chorób. Więc to nasze patrzenie przez dziurkę od klucza, to jest ryzyko raka, to jest ryzyko zwyrodnienia plamki żółtej i tak dalej. To są tylko symptomy tej dysregulacji środowiskowej, którą sobie robimy, tak, którą nasza cywilizacja i nasz postęp i nasz rozwój, wzrost gospodarczy nam podyktował, więc no tak, no, oszczędzamy energię, tylko pytanie brzmi, czy to nam pozwoli oszczędzić zdrowie.
No wygląda na to, że nie w przypadku światła i technologii LED i wygląda na to, że bardzo duży rozdźwięk jest pomiędzy tymi dwoma celami, więc należałoby zacząć szukać, i to już od dawna wiemy, należałoby zacząć szukać jakiegoś sposobu na to, żebyśmy znaleźli sposób funkcjonowania, bo to jest szersze niż tylko źródło oświetlenia, tak? Sposób funkcjonowania chociażby w miastach, który by brał to pod uwagę. Nie tylko w miastach, zresztą na wsiach też, te problemy są już wszędzie, tak jak mówię, światło od sąsiada zaczyna być poważnym problemem dla naszego funkcjonowania w domu, no bo niestety przenika, tak, i jest u nas obecna, jesteśmy w odległości paru metrów i czy paru dziesięciu i nadal będzie obecna, więc to technologicznie jest możliwe, tak? Te wielkie displeje LED-owe, które się palą w miastach, mogłyby spokojnie się regulować, mogły mieć dołożoną podczerwień, która jest nam potrzebna, której nie widać i nie oświecić, i mogłyby się regulować automatycznie do tego, żeby o zmroku świecić dużo, dużo mniej. Tylko że nikt nie jest tym zainteresowany póki co, tak? Także mamy to, co mamy. I w tej chwili zostają tak naprawdę tylko indywidualne wybory i to, co możemy zrobić w ramach naszych możliwości i pieniędzy w domu, i nagle musimy zacząć, niby coś niby oszczędziliśmy przez te LEDy, tylko nagle zaczniemy wydawać pieniądze na to, żeby się od nich odłączyć, ale to akurat dobry trend, może jeśli będzie więcej ludzi, którzy przestaną to kupować, chociaż to oczywiście jest jakaś łuda, tak, z mojej strony, no ale ciągle jakieś resztki nadziei, może jeśli mniej ludzi by zacznie po prostu decydować o tym, żeby wspierać to LED-owe szaleństwo, to może się inne technologie pojawią, czy wyjdą na plan pierwszy, ale mówię, z moich doświadczeń jest to ułuda i raczej się nie zdarzy, więc róbmy to, co możemy w ramach indywidualnych wyborów. Tak, w tym miejscu postawmy kropkę. Ja tylko dodam, że tak, w ramach indywidualnych wyborów jakiś czas temu wymieniłem żarówki. Bardzo Państwu polecam żarówki polskie. Są polskie żarówki tradycyjne, te, które Unia zabrania, ale można je kupić, trzeba poszperać. Jest to możliwe. Pawle, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień, we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl. Działają.